sporządzić wykres nierówności x jest mniejsze od 4. Narysujmy oś liczbową. Rysuję oś liczbową. Zacznę od 0. 1, 2, 3, 4, 5 i poniżej 0. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 i tak dalej. Chcemy mieć wykres złożony z xów mniejszych od 4, ale bez 4. x nie jest mniejszy lub równy 4, jest mniejszy od 4. Żeby pokazać, że nie uwzględniam 4, narysuję kółko wokół czwórki. To nam pokazuje, że czwórkę wykluczamy. Gdyby 4 było uwzględnione, to zaznaczyłbym tutaj pełną kropkę. By pokazać, że chodzi nam o wszystkie wartości mniejsze od 4, zacienimy oś liczbową poniżej 4 właśnie tak. W ten sposób możemy też zacieniować strzałkę. To wszystko są wartości mniejsze od 4. Możemy to sprawdzić. Weźmy dowolną wartość z niebieskiej części. Niebieski mamy tu, minus 2, minus 2 jest na pewno mniejsze od 4 weźmy tę wartość. 2. Ona też jest mniejsza od 4. 4 nie należy do wykresu, bo nie jest mniejsza od 4 jest równe 4. 5 nie należy, bo 5 nie jest mniejsza od 4.